Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3. Tym razem mamy akt 3 Blask Chwały. Jest to ostatni akt, ostatnia misja mini XD kampanii orków. Musimy zaatakować po prostu wyspę Teramor, na której broni się admirał Proudmoor. Wow. Wodzu, nasze wojska są gotowe, ale admirał zablokował podejścia do Teramory ogromną... Teramory, jak mnie to śmieszy, Jezus Maria. ...na nawiązanie z nimi równej walki. Do diaska, trzeba było o tym wcześniej pomyśleć. Musimy znaleźć jakiś sposób na... Janina, znaczy Jaina. Reksarze, przychodzę w pokoju. Musicie mi uwierzyć. Nie miałam nic wspólnego z planami mego ojca. Chciałabym, aby to w ogóle się nie wydarzyło. A teraz nie wiem, co mam robić. Przelewaliśmy wspólnie krew na niejednym powodowisku. I razem przedstawialiśmy się niezliczonym niebezpieczeństwom. Ale twój ojciec zagraża mojemu narodowi. Przyszłości mego ludu. To się zgadza. Musi skończyć. Wiem, prawo. Rób to, co musisz. Na pobliskiej wyspie znajduje się goblińska stocznia, dzięki której będziesz mógł wybudować własną flotę. Ona pozwoli ci na przebicie się przez ogradę otaczającą teren. Przekonałaś mnie. Proszę was jednak, abyście oszczędzili mych ludzi, jeśli zdołacie. Ojciec będzie pewnie próbował wykorzystać ich przeciwko wam, ale potem wszystkim będą moją jedyną rodziną. Proszę. Czynimy co w naszej mocy, Jane. Janino. Aż na to moje słowo. Niech rozgorzeje bitwa, jak powiedział Cenarius. Nasze wojska są gotowe, Trani. Teraz... My time is now, yo. Zajmij się tym, Reksarze. Spotkamy się na Teramor. Ten powiedział dobrze, Teramor. A Rekser mówi Teramore. Co mnie czeka? Dobrze. Wędruję samotnie. Trzeba zdobyć tą stocznię. Więc just do it. Wytropię. Zapchnąłem kurde. Jakaś... Co to jest? Halo. Zbiegają się. Jakaś baza ich, halo. Na szpory i pazury. No nieźle. Głowy rozpoczęły symulację. Wierzyma. Dobra. Jeb w ciebie. Oj, tu jeszcze więcej ludzi jest, halo. Nie podoba mi się to. Powiem wam, że ta kampania jest bardzo, bardzo chaotyczna i dzika według mnie. No ale co się, no to nic się nie da zrobić w tym momencie. Jedynym sposobem jest po prostu wyeliminowanie ich jakkolwiek. Kurczę, no nie lubię takich misji. Nawaloj się ile wlezie. Dobra, wycofajcie się troszeczkę i zniszczcie to, żeby się nie respili. Dobra. Jakoś idzie, na szczęście. Elitarny rycerz, no to nieźle. A tu jeszcze więcej tego badziewia jest. No nie, po prostu nie. Dobra, weź ich tam. Kupni. Dobra. Jakoś idzie. Wyleć jeszcze Kerna. Okej. O, Rex level up. No to co? Robimy lepszych odon, bestie. Nic mi jeszcze tu gromów. No dobra, od początku wiedziałem. Gizda. Dobra, tu jest stocznia, tak? Z tej strony, jeśli dobrze pamiętam. Tak.
Dobrze. No ale trzeba zliczyć tych ludzi tutaj. Wędruję sam. Mimo wszystko. Zniszczmy te statki, bo mnie denerwują. Naprawdę mnie denerwują. Dobra. Jelo. Padli se. Dawaj, dziku. Uwolnij bestię. Mamy większą siłę rażenia w tym momencie. Ale ta wieża nawala, hej. I bije za 50 za każdy hit. No, no, trzeba ją zniszczyć. No, tak się nie będziemy bawić, niestety. No i umarła Misza. No i co mam zrobić w tym momencie? Jaki żal. Nie, jeszcze nie będziemy używać tego. Bo to jest zbyt mocne u tego, u Rexara. A za mało rzeczy jest do zniszczenia w tym momencie tutaj. Dobra, zniszczyliśmy wieżę. Dobra, pyk. No i pomierali. To nie jest aż takie trudne, naprawdę. Po kolei wszystko się robi, to jest spoko. Czy to zadaje damage budynkom? Oczywiście, że zadaje, no nieźle. No bardzo nieźle nawet. Bo... Idź karnie, zniszcz to. Okej. I wierzę, bo będzie nas karać. Okej. 12 level. No nieźle. Zniszczmy najpierw to, co śmiertelne. Tak bym zaproponował w sumie. Nie no. Tego byśmy tutaj nie chcieli jednak. Pana. Dobra, nie mamy wyboru. Należy najpierw zniszczyć tego gościa. O, pan arcymag niestety tutaj dość kozacko bije. I jest jako jedna osoba możliwa do zniszczenia, dobra. Dobra. Jakoś idzie. No i dupa tam. Dobra, atakujcie budynki w tym czasie. Nie mamy nic innego do roboty w tym momencie. Wieżyna jest blisko. Prowadzi mnie. Dobra, zbafujcie siebie. Wyleczcie tych tutaj. Dobra. Teraz jego bijcie. Jopcie. Chyba umrze, co? Umor, o to chodziło. Tutaj damy tobie to. Ta żaba w sumie nie jest wcale aż taka fajna. Ale bez kitu nie jest, naprawdę. To jest jakieś B9. Trzy wieżyczki, cztery i koniec. Fajnie to wygląda, taka zatoka. To... Aha, no tak, no bo to jest zatoka. Dobra. Każdy niech weźmie po jednym i heja. Bo z bliska to ci nic nie zrobi, bliżej podejść. A nie, jednak bije z bliska, no ale nie aż tak. Dobra. Zawsze dwa trole więcej, to się też nada. Nie martw się, bądź szczęśliwy. Dobra. I jeszcze tutaj dwa budynki. A, no nie, jeszcze kilka więcej, no ale to nie problem. Dobrze. No i kurde, wkurzyli mu.
Bo biją. A ja nie lubię, jak mi biją. Stocznia nasza. Jaina. Możemy teraz nająć kolosy do przełamania blokady. Otóż to. Zapchlony kundel. Uwolnij bestię. Na szpory i pasury. No trochę dużych nawet tutaj, nie powiem. Co mnie czeka? W sumie mógłby zginąć ten Kern, bo nie ma ani HP, ani many. Więc w sumie go tam puścimy. Kolosy też są, tylko szkoda, że nie możemy chyba nic więcej tutaj wyrobić. Ale podejrzewam, że one będą nam się same respić, więc też spoko. Co mnie czeka? Uwolnij bestię. Łamie mnie w kuchni. Dobra. Wierzyna jest blisko. Czuję się stary. Na szpony i pazury. Zapchlony kundel. Matka ziemia. Okej. Dobra, zabijcie go. Dobra, on zaraz się zrespi z całym HP. Otóż tam. Czym ty rzucasz? Czymś dziwnym. Dobra, i mamy teraz całą tutaj flotę. Czy to jest transportowiec? Czy my jesteśmy w stanie na przykład jakąś armią moją wejść tutaj? No dobra, zobaczymy. O co tutaj chodzi? Dobra. Dobra, pancernik jeden padł, ale i nasze pancerniki też niezbyt dużo biją. Aha, a to nam się tam respi, okej. To bijcie. Dobra. Wieżyna jest blisko. Okej. Jeszcze zniszczmy może ten budynek, bo on też mnie kara trochę. Dobra. Co mnie czeka? No tutaj bijcie to, jeśli tylko możecie. Bo rzeczywiście to pomoże. Okej. Dobra. Zniszczę to latające coś. Dobra. Dobra. Prowadzi mnie instynkt. Wypłoszę ich. Bum. Bum. Pancerników jest 6, więc to też chyba jakoś szybko zejdzie. A przynajmniej mam taką nadzieję. Tak jak mówiłem. Chwila, moment. Mamy lokacje tych pancerników nawet na mapie pokazane. Więc też spoko. Oj, nie do końca spoko. Dobra. Wy wszyscy hop tutaj, do tego. Wyładujmy się tutaj i zróbmy porządek na tej wyspie. Ty też podpiń tutaj. Dobra, panowie pod trójką tutaj. Rzuć tam kilku tych. Wyleczmy naszych. Otóż to. Jakoś idzie. Dobra, wy może te małe zniszczcie najpierw to. Dobra, tu się podlecz. Super. Jakoś to wyszło. Jeszcze więcej, jeszcze jeden pancernik musi wyjść. Jest. Dobrze. Wieżyna jest blisko.
Zaszli nos. Od tyłu. Stwórz Misza, będzie ci łatwiej. Zachlony kundel. Dobra. Znalazłem trop. Dobra, dobra. Zwierzyna jest blisko. Mamy jeszcze więcej. Czy to są pancerniki z tej strony? Chyba tak jest właśnie. To nic. Dobra, teraz tego. Szybko siadło. Bez większych strat dla nas. Jesteśmy atakowani. Wytropię ich. Uwolnij mą siłę. Głowy rozpoczęte. Podpiń bliżej. Pancernikiem podpiń bliżej. Głowy rozpoczęte. Jesteśmy atakowani. Nie. Nasze ścieżki. Pancernik tutaj niestety nie jest w stanie nam... Znaczy, my nie jesteśmy w stanie tego pancernika zniszczyć. Obóz najemników, spoko. Warto byłoby się tu zakręcić mimo wszystko jednak. Dobra, zaraz padnie. O, nie padnie. Dobra. Wypłoszę ich. Tu może jeszcze te budynki zniszczmy i tyle. Bo nic innego nie zrobimy. No, okej. Wytropię ich. Tu coś jest czerwonego, co to było? Aha, łódź, którą przypłynęliśmy, spoko. Siłę. Wypłoszę ich. Uwolnij bestie. Release the beasts. Juf. Dobra. Tą wieżę warto właśnie zniszczyć. Dobra, pancernik chyba zniszczymy z lądu. Dobrze widzę właśnie. Okej, super, jeden pancernik padnie nam w ten sposób. Więc to mnie troszkę cieszy. Super, właśnie. I tu hyc. I wyleczeni. Szybko do statku. Matka Ziemia jest niedaleko. Podpłyniemy pod samą wyspę, może się uda. No, udało się całkiem spoko. Dobra. I sobie najmiemy jakieś tam jednostki. Co tutaj mamy? A, to wszystko pływa, więc to raczej będzie raczej... To raczej będzie z moją flotą współdziałać fajnie. Wypłoszę ich. Dobra. Troszeczkę wyszło nie tak jak chciałem, ale spoko. Ej, żółwia mi zniszczyli te. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Resztka floty. Dobra, skupimy się tylko na tym pancerniku, jakkolwiek. Nie, nie, damy tobie to. Ty się odsuń. Dobra, idzie ostatni pancernik? Nie tutaj, nie tutaj, uciekajcie. Dobra, fajnie jest to, że murloki potrafią pływać. Nie, 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 nie. Tam jest ostatni pancernik, nie? Z tej strony, więc go sobie zraszujmy. Tu jest. Dobra, na pancernik. Nasz główny cel, pancernik. O, hydra fajnie działa. Jeszcze tą trutkę daje. Misja zrobiona. Morza krwi. Okej. Można teraz przepłynąć na wyspę Terramor. Zerwana. Szybko. Na okręty transportowe. Musimy wylądować na Terramorę. Terramorę. Zaszczyć siły admirała. Oj, ty Rexar, ty masz jednak Doskonała robota, Rexar.
jesteś urodzonym przywódcą. Butelka strzela, sorry. Trochę Hellscream. Dziękuję, wodzu. Pozostało nam już tylko jedno. Szturm na Cytadelę i ostateczna rozprawa z admirałem Ravmorem. Otóż to. Wiecie co? 20 minut nagrywam. Ja się z wami teraz pożegnam. I ostateczny atak nagram w ostatnim odcinku. Także w tym momencie dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.